Witam w kolejnym odcinku z Mikolajkowych Przygód. Jest to już 66 odcinek, czyli odcinek specjalny. Jest to odcinek podsumowujący, no dobra, może nie aż tak bardzo, ale kończący ten rok 2023, jeżeli chodzi o serię Mikolajkowe Przygody na moim kanale. W ogóle jest to, mamy 31 grudnia, kiedy widzicie ten odcinek, więc no. Oczywiście sobie poczekam, kiedy będzie wieczór, bo fajerwerki już miałem przygotowane. Zobaczcie, tu jest 2023 i w tym odcinku zmieni się to na 2024. Ale zanim to, obiecywałem wyspę Łatrox i takowa się, jak widzicie, pojawiła. Tak. No, tutaj zbudowałem oczywiście łatka z mojego kanału. Pewnie pokażę Wam na koniec odcinka ich zdjęcia. Tutaj mamy Rockiego oczywiście. Tutaj Rudego. Rudy to był najnowszy, który umarł, bo zmarł 21 maja tego, no jeszcze tego roku. A dzisiaj już na szczęście dobiega końca. No i jeszcze taki pies, jak zbudowałem, to bardziej jak krowa wygląda, ale jest to Ciapek i jest to pierwszy pies w moim życiu, który mi towarzyszył naprawdę od małego. To jest pies, nie wiem z którego roku, kurczę. Z 2009? Może wcześniej? Mniej więcej, coś takiego. No. Ja jeszcze w starych zdjęciach sprzed ponad dekady no jestem z tym pieskiem. Ale jego okoliczności nie są znane, jak dalej się potoczyły jego losy. No pewnie już nie żyje, ponieważ w 2015-14 roku zaginął. Po prostu zniknął bez śladu i nigdy wcześniej już go nie widzieliśmy. Tak, tutaj pojawił się taki pomnik, ponieważ nie zbudowałem oczywiście wszystkich psów należących do Łatrox, a jest ich bardzo dużo, więc po prostu taki pomniczek upamiętniający. Jeszcze się pojawił koty, myślę. Ale to później, na razie zrobiłem wyspę Łatrox, jeżeli chodzi o psy, no bo Łatek i Roki stąd. Łat i Rox. Tak. I bardzo genialne tu jest oczywiście... Macie dowód, jak to mniej więcej wygląda. No. I zmienił się również sam smok kresu, którego będziemy właśnie budować w tym odcinku. O, tak wygląda ta wyspa z takiej tutaj odległości. Proszę bardzo. Ocencie. Jeżeli chodzi o Rudego, to zmarł ze starości, bo on żył, bo to jest rekordowy pies, on jest z lat 2000, może z 1996. On, naprawdę, on ma jakieś coś około 25 lat, ten pies, więc ja pierniczę. Trzymał się bardzo długo, ale bardzo źle już wygląda w ostatnich latach swojego życia. No i 21 maja, bardzo wcześnie rano, 5-6 rano, no, odkryte zostało już jego martwe ciało w budzie. Muszę Wam coś jednak jeszcze pokazać, z racji, że to specjalny odcinek, to zobaczcie sobie bardzo. Tak, jeżeli chodzi o rekord nederytu, proszę bardzo. No, beacon block jest już tutaj. No prawie, że skończony, no bo, no dobra, przyznaję się, tutaj mamy diaksy pod spodem. To są biedne diaksy. Kurde, jak to brzmi, biedne diaksy, nie? A, żebym zaszalał. No i tak wygląda oczywiście mój rekord. Z zewnątrz to jest praktycznie full beacon. No, wither skończony w poprzednim odcinku i zajmiemy się w tym smokiem. A na koniec pokaz fajerwerków. I takie będę gadał podsumowanie. Dlatego ten odcinek jest specjalny, ponieważ ja tam gdzieś też liczę starą serię i tam daję Wam w tytule filmu takie w nawiasie MSB skrót i który byłby to odcinek i byłby to odcinek 300. I prawie minął 2 lata, odkąd tą serię rozpocząłem, bo rozpocząłem ją 26 stycznia 2022 roku. 28 stycznia Przepraszam, 28 grudnia rozpocząłem serię Mikolajkowice. Serdecznie zapraszam na najnowszym, mało popularnym kanale Mikolajk Fajny. Buduję tam oczywiście w Minecrafcie, tylko że uwaga, na Java Edition. Tak, na moim komputerze
nowym, sprzed prawie 2 lat, w każdym razie moim własnym już komputerze. I cóż, i tam buduję wsie, miasta, taka po prostu, taki współczesny świat, prawda, ulice. W trzeci odcinek pewnie, jeszcze, nie, czwarty, tak gdzieś w styczniu myślę, że wleci, no. Bo trzeci już nagrany mam, 30 grudnia. Więc tak to oczywiście wygląda. I buduję sobie smoka. Spróbuję tak. Zobaczmy, co z tego będzie. Więc rozwija się to wszystko. Kurde, ej. Jeżeli chodzi o ten rok, w sumie ten rok był przełomowy, jeżeli dotychczas. Nie wiadomo, co mnie jeszcze czeka. Myślę, że nieraz jeszcze pozytywnie, mam nadzieję, zaskoczę. I wam też życzę szczęśliwego, nowego, udanego roku 2024. Ale wracając. W tym roku, kurde, no zasięgi mi podskoczyły. Łącznie udało mi się zdobyć 322 suby. To jest naprawdę, kurcze. I powiem wam, że w grudniu miałem 185 subów na tym kanale. A teraz mam 220. I takie, kurde, co się dzieje, nie? Tyle wbiliście. To oczywiście jest do zniszczenia, tak? No właśnie. A szkielet mnie bije. Wieczorem Sylwestra będzie oczywiście transmisja na żywo nadawana. Zaczniemy, myślę, że tak około 19:20 i będziemy tak, no myślę, że do północy sobie grali, między innymi właśnie w Mikołajkowice, czyli no na trybie kreatywnym tam nagrałem te odcinki, ale to jest 70, no ponad godzina trwają, nie? I jakby to wiem, że trochę może być nudne, ale transmisja na żywo to myślę, że jest naprawdę spoko sprawa, jeżeli chodzi o to. No i tak, wracając, podsumowując właśnie ten rok 2023, statystyki. Zleciało jak nie wiem kiedy, ale w styczniu, 1 stycznia miałem 89 subów na jednym kanale. Bo miałem tylko Mikołajk 222, a teraz mam 3 kanały, z czego Mikołajk 222 ma 203 suby, a ten Mikolix 220. Bo Mikolixa założyłem 26 marca, więc no, to jest najlepszy rok dotychczas, jeżeli chodzi o zasięgi, o suby i myślę, że będzie jeszcze lepiej. Tutaj też bardzo ciekawa sprawa, bo na początku, no w sumie na początku, aż do czerwca nagrywałem jeszcze tą, w jakości już nie będę komentował, ale w każdym razie serię MSB, skrót od Minecraft Survival na Bedrock, jakby ktoś nie wiedział. I właśnie mikołajkowe przygody rozpocząłem 23 czerwca i nagrałem pierwszy odcinek, ale wiem, wrzuciłem go ponownie, bo coś tam było źle. 25 czerwca, więc, ale pamiętajcie, zaczęło się to 23 czerwca. Tak, wielki film podsumowujący, mam podsumowujący, podsumowujący, mam już w częściach nagrany, a kiedy się pojawi od dzisiaj, mam nadzieję, że dzisiaj do stycznia. Tak do, powiedzmy, dam sobie czas do 6 stycznia. Powinien się pojawić. Bo wiadomo, jak to jest, coś może nie wypali, coś zatrzyma. Ten rok był bardzo dziwny. Ostatnie czasy, to co się dzieje w Sejmie, to jest po prostu, powiem tak, cyrki się dzieją. Tak, dużo też dużo youtuberów zginęło, w ogóle też dużo moich znajomych zginęło, kurczę. Mój wujek, mój kolega, mój sąsiad, kurczę. I kilka innych, ale tu już się nie będę wypowiadać. W każdym razie, no, plusy to takie, że założyłem nowy kanał, nowy telefon, nowy sprzęt. A, no, w ostatnim czasie 20 grudnia miał miejsce zamach na media publiczne. Wybuchła też przecież jedna z największych afer w ogóle internetowych w Polsce, nawet w ogóle na świecie o tym gadali, nie? Czyli Pandora Gate. Wiadomo, o co chodzi.
No, dziwny mega rok i dużo okropnych rzeczy się zadziało. Ale od 1 stycznia miejscowość, w której mieszkam, będzie miastem. Więc wiadomo, cieszymy się, większe podatki. No i cóż, wojna na Ukrainie nadal trwa. No i niedobrze w ostatnich latach się zadziało tak. Cóż, na pewno mi się też trochę urosło w tym roku. I sam się w ogóle też zmieniłem postrzeganie. I w ogóle... O, na przykład głos mi się zmienił. Miałem całkowicie inny w styczniu, a na przykład teraz. No i inny styl w ogóle nagrywania, prawda? I skille mi się zmieniły też w Minecrafcie. W przeciwieństwie do 2020, a 2023. Kurde. Dobra, nie ma co, zaraz odpalam te firewery. Będzie się działo. Kolejny dzień. No jeżeli chodzi o mnie, to ten rok... Może poza kamerą tego nie widać, ale też już o tym wspominałem. Był niestety bardzo depresyjny. I to naprawdę nie ma żartów, mówię naprawdę szczerze. Patrzcie, jak ten smog wygląda. No. I od góry też tam coś takiego będzie. No. Kurde, nieźle. Smog, którego buduję na przełomie 2023 i 2024 roku. Wiem na pewno jedno, że 2024 będzie na pewno przełomowym rokiem w moim życiu, nie tylko tutaj na kanale, ale o wiele bardziej w moim życiu. No i też miałem bierzmowanie, kurcze, w tym roku, więc... No. Jest oczywiście co wspominać. O kurde. No dobra. Więc smog wygląda w taki sposób. Wider w taki. Tutaj jest oczywiście ramy mocy. I proszę bardzo. Ten taki bardziej atrakcyjny smog kresu. Zobaczcie. No i co? Fajerwerki. Tu jeszcze muszę mechanizm kurde w ogóle zrobić. Kurde, aż się wzruszyłem. Kurde, ale się staro czuję. 4 lata mnie od 2020, od pandemii. Kurde, ale u mnie na zewnątrz słoneczko. O. Mamy! Kończy się 2023. Chciałem wam życzyć po prostu... Aha. Dobra, może teraz będzie w końcu dobrze. Chciałbym wam życzyć naprawdę wesołego następnego 2024 roku. Aby moim widzom się życzenia spełniły. A po prostu wesołego dla wszystkich ludzi. Czas tego odcinka dobiegł końca i tej serii w tym roku, tego roku również czas dobiega końca. No dobra, mam dzień, u mnie tak słońce bije, że to szok. No ale myślę, że efekt jak najbardziej jest widowiskowy. Aż ze screena pyknę. I się robi dzionek. Ten rok nie był jakoś udany, taki nawet nie pół na pół. Ja go nie mogę tego 2023 ocenić dobrze, bo nie był dobry. Ale też nie tragiczny. Dało się przeżyć, ale żeby powiedzieć, że był taki dobry, no to jeszcze mu trochę brakuje. Takie oceniłbym go 4-5 na 10. Nie ma tragedii, ale... Cześć.